Cześć, z tej strony Karaś z kanału horrorshow.pl i dziś opowiem wam o zajebistym filmie The Beyond, w Polsce wydanym jako 7 bram piekieł lub Hotel 7 bram. Zanim zaczniemy, chciałbym podziękować Kubie Babiarzowi, który mnie hojnie wsparł na portalu patronite.pl i został mecenasem tego odcinka. Dzięki, Kuba! Młoda kobieta Liza dziedziczy stary hotel w Luizjanie i postanawia go odremontować. Nie wie, że hotel stoi na jednej z 7 bram do piekła i przez jego piwnicę do naszego świata przedostają się siły nieczyste. Na swojej drodze napotyka Johna McCabe'a, lekarza miejscowego szpitala, który będzie jej pomagał w rozwiązaniu zagadki, oraz tajemniczą niewidomą kobietę Emily, która zdaje się znać tajemnicę nawiedzonego hotelu. The Beyond to horror w reżyserii Lucio Fulciego, włoskiego reżysera, jednego z czołowych twórców kina gatunkowego lat 70. i 80. Reżysera takich kultowych klasyków jak Dom przy cmentarzu, Miasto żywej śmierci czy Zombie pożeracze mięsa. Lucio Fulci nazywany jest ojcem chrzestnym włoskiego gore nie bez powodu. Jego filmy cechowało nagromadzenie ultrabrutalnych, groteskowo wręcz krwawych scen sfilmowanych z chirurgiczną precyzją w bardzo dużych zbliżeniach. Nie inaczej jest w przypadku The Beyond, gdzie Fulci zaserwował nam całą gamę krwawych scen, od których trzewia wywracają się na lewą stronę. Zobaczymy tu m.in. wybuchające głowy, ciała roztapiane kwasem, ludzi pożeranych przez krwiożercze pająki, a także specjalność Fulciego, wydłubywanie i przebijanie gałek ocznych, a także całą masę innych krwawych atrakcji. Fulci zaczyna od razu z grubej rury. Akcja filmu zaczyna się rozgrywać w Luizjanie w 1927 roku, gdzie rozścieczona tłuszcza wkracza do hotelu, by jak sami mówią, pojmać mieszkającego w nim czarownika. Tłum najpierw biczuje nieszczęśnika łańcuchami, ryjąc mu krwawe bruzdy na całym ciele, następnie przybija go stalowymi gwoździami do ściany piwnicy i oblewa gaszonym wapnem, które roztapia jego twarz. Wszystko to sfilmowano w sposób nie pozostawiający pola manewru wyobraźni. Duże zbliżenia na detale i twarze przerażonych ofiar, chłodne oko kamery rejestruje makabrę nieznośnie długo, a całość jest krwista i bardzo plastyczna. Nie umknęło to uwadze brytyjskich cenzorów, którzy wpisali ten film na niesławną listę video nasties, czyli filmów zakazanych za zbyt śmiałe epatowanie erotyzmem lub właśnie krwawymi scenami. Nic dziwnego, za efekty specjalne odpowiadał niedawno zmarły Gianetto De Rossi, czyli prawdziwy weteran efektów specjalnych do nie tylko włoskiego kina. Jego pracę możemy podziwiać w takich perełkach jak Zombie 2, Zombie Holocaust, Cannibal Apocalypse, Let the Sleeping Corpses Lie, w Dune czy Konanie Niszczycielu. Raz jeszcze De Rossi pokazał swój kunszt, przygotowując całą gamę świetnych efektów specjalnych, które ogląda się z przyjemnością, o ile oczywiście przyjemny może być widok gardła niewidomej kobiety rozszarpywanego przez jej psa przewodnika. W wielu opisach tego filmu możecie przeczytać, że jest to zombie movie, co nie jest do końca prawdą. Oczywiście zombie w filmie Fulciego się pojawiają, ale nie są tu jedynym, a przynajmniej nie głównym zagrożeniem. Zombie to tylko jedna z kreatur piekielnego panteonu, jakie zaserwował nam Fulci, bo oprócz nich znajdziemy tutaj także wiele innych nadnaturalnych zagrożeń. Jak już jesteśmy w temacie zombie, to należy dodać, że nie są to zwyczajne zombie, do których przyzwyczaiły nas filmy George'a Romero. Zombie u Fulciego są bardziej metafizyczne, są niezwykłe. Potrafią na przykład pojawić się w mgnieniu oka i równie szybko zniknąć. Zombie u Fulciego nie zjadają ludzi. One chcą ludzi po prostu zabić, żeby ich duszę ściągnąć do piekła.
Taki zabieg pogłębia jeszcze bardziej atmosferę sennego koszmaru, jaką serwuje nam reżyser. Po jego zombie nie wiadomo, czego można się spodziewać. Wracając do fabuły, to dla niektórych może ona się wydać zbyt rwana. To kolejny zabieg Fulciego, który chciał pogłębić tą oniryczną, niesamowitą atmosferę. Przez cały film fabuła jest dość rozmyta, a my oglądamy po prostu korowód scen, tylko luźno połączonych ze sobą. Jest tu nieco scen, które są sztuką dla sztuki. Nie ciągną one fabuły do przodu, a mają jedynie szokować i brzydzić lub budować klimat sennego koszmaru. Niech wymienię choćby scenę, w której wdowa po zmarłym w hotelu Hydrauliku przychodzi do prosektorium przygotować jego zwłoki do pogrzebu. Na korytarzu czeka ich mała córka. W pewnym momencie dziewczynka słyszy krzyk matki i wchodzi do prosektorium, w którym nie dość, że dostrzega trupa ojca z pokiereszowaną twarzą, to jeszcze na leżącą na podłodze matkę leje się żrący kwas ze słoja na szafce, roztapiając rodzicielce skórę i mięso. Obleśne i piękne zarazem. Jedna scena jednak nie do końca w tym filmie wyszła, co przyznał sam Gianetto De Rossi w wywiadzie. Chodzi oczywiście o słynną scenę, w której krwiożercze pająki zjadają człowieka, który leży sparaliżowany na podłodze. Mechaniczne pająki wyglądają po prostu komicznie, ale biorąc pod uwagę budżet filmu, a także ograniczenia technologiczne tamtych lat, i tak należy się twórcom szacunek, że spróbowali, bo nawet w dzisiejszych czasach bez użycia CGI taka scena byłaby piekielnie trudna do nakręcenia. Na szczególną uwagę zasługuje świetna, genialna wręcz ścieżka dźwiękowa, którą skomponował włoski kompozytor Fabio Frizzi, wieloletni współpracownik Fulciego. Jego utwory możemy także usłyszeć w Zombie 2, Mieście Żywej Śmierci czy Siedmiu Czarnych Nutach, a także w Kill Billu, w którym to główny motyw z Siedmiu Czarnych Nut Fulciego został przez Tarantino użyty w scenie, gdy Uma Thurman budzi się w szpitalu ze śpiączki. Ta ścieżka dźwiękowa jest niesamowita. Mój osobisty numer jeden wśród soundtracków z horrorów. Słychać tu nuty progresji, funkowy bas i motyw przewodni wykonany na pianinie. Dodajmy do tego mroczne, niskie męskie chóry oraz damskie zawodzenie, a także niepokojące efekty dźwiękowe i otrzymujemy istne arcydzieło. W temacie oprawy dźwiękowej muszę jeszcze dodać, że muzyka pozornie nie pasuje do obrazu. Film toczy się sobie, a pozornie zupełnie obok leci muzyka i wybija się często na pierwszy plan. Ale to kolejny celowy zabieg przebiegłego Fulciego, który tym sposobem postanowił jeszcze bardziej udziwnić tą niesamowitą atmosferę filmu, wzbudzając u widza dysonans poznawczy. Arcy kurwa genialne. Od całego misternie utkanego filmu odstaje nieco aktorstwo, które jest nieco sztuczne i zbyt teatralne. I to u aktorów wszystkich głównych ról. Nie pomaga też zbyt ekspresyjny dubbing, który jest w zasadzie standardem we włoskim kinie. Świeżaków może to nieco kłuć w oczy, ale ja, mając na koncie kilkanaście seansów The Beyond, kupuję go z całym dobrodziejstwem inwentarza i zupełnie mi to nie przeszkadza. Dodać należy, że Hotel Siedmiu Bram jest luźno połączony z mitologią Lovecrafta za sprawą księgi Ebona, która co jakiś czas przewija się w filmie. Ebon to niesławny nekromanta, a jego książka traktuje o wskrzeszaniu zmarłych, przyzywaniu demonów i równoległych światach. Niech was nie zmylą niektóre źródła, które podają, że reżyserem filmu jest niejaki Louis Fuller.
Wszystko to za sprawą słynnego dystrybutora kina klasy B, Terry'ego Levine'a, który wypuścił ten film pod tytułem Seven Doors of Death i zmienił nazwisko reżysera na bardziej amerykańskie, żeby przyciągnąć amerykańską publikę. Wspomnieć muszę, że The Beyond stanowi część trylogii, na którą składają się jeszcze City of the Living Dead i House by the Cemetery. Pozostałe filmy nie łączą się jednak ze sobą fabularnie i można je oglądać w dowolnej kolejności. Łączy je jedynie tematyka ludzi żyjących w okolicy piekielnych bram, mroczny klimat i luźne inspiracje Lovecraftem. Na zakończenie dodam, że specjalista od efektów specjalnych Gianetto De Rossi, pracujący nad The Beyond oraz ilustrator znany z m.in. plakatów do niego Enzo Sciotti, zmarli tego samego dnia, 11 kwietnia 2021 roku, niemal równo 40 lat po premierze Hotelu Siedmiu Bram. The Beyond to horror niemal idealny. Mamy tu bardzo gęstą atmosferę, świetne, krwiste efekty specjalne, genialną wręcz wpadającą w uchę ścieżkę dźwiękową. Jest to jeden z moich ulubionych horrorów, więc nie powinna Was dziwić ocena. A jest to oczywiście 10 na 10. To już wszystko na dziś. Jeśli nie widziałeś jeszcze The Beyond, koniecznie go nadrób. A jeśli widziałeś, podziel się swoimi wrażeniami w komentarzach i daj łapkę w górę temu materiałowi. A my widzimy się następnym razem. And you will face the sea of darkness and all therein that may be explored.